Kiedy zaczynałem na tym kanale, jako główny cel obrałem sobie udoskonalanie swojej mowy, a także sposobu wysławiania się, ponieważ teraz poniekąd staję się osobą publiczną. Dlatego też zacząłem ćwiczyć kondycję, robić sobie ćwiczenia na dykcję, a także ostatecznie wzbogacać swoje słownictwo przy pomocy czytania książek. Ale powiedzmy, że jeżeli chodzi o tradycyjny sposób, czyli papierowy, nie do końca mi to podchodziło, dlatego też postanowiłem skorzystać z innego sposobu i kupiłem sobie czytnik e-booków. Ja nazywam się Maciej Kwietniewski, a to są moje pierwsze wrażenia na temat czytania z czytnika e-booków. Po raz kolejny chciałem dzisiaj zrobić zmianę i przeprowadzić odcinek gdzieś na łonie natury, w pięknym i to bardzo rozmytym tle, ale jak widzicie, światło mi ucieka, dlatego musimy się ponownie przenieść, jak zawsze, do mojego pokoju. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tematyki dzisiejszego odcinka, chciałbym Wam bardzo wszystkim serdecznie podziękować. Otóż nie mam pojęcia dlaczego, ale film z historią Ethereum osiągnął bardzo wysokie wyniki, jeżeli chodzi o ten kanał, ponieważ ponad 3000 wyświetleń, a także ponad 100 lajków, a 100 lajków nigdy nie miałem na żadnym filmie, patrząc na całą moją życiową karierę, jeżeli chodzi o YouTube. Dlatego chciałbym Wam za to bardzo serdecznie podziękować. I także chciałbym Wam podziękować za to, że razem wspólnie wbiliśmy 100 subskrypcji, ale nie mogę zrobić specjalna na 100 subskrypcji, ponieważ już drugi raz w życiu zdarzyło mi się tak, że nie mogę świętować 100 subskrypcji, ponieważ stało się coś, że miałem 90 subskrypcji i teraz mam ich 130, ponieważ stało się jakiś boom, tak jak w tym przypadku jest boom na Ethereum. Dlatego też dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej. Wracając do tematu odcinka, przedstawiam Wam Sony PRS-T1, czyli czytnik e-booków od renomowanej firmy Sony. Ale na początku wypadałoby raczej wspomnieć, jak takie czytniki e-booków w ogóle działają. Otóż, taki czytnik e-booków nie posiada żadnego ekranu ucieku krystalicznego. To nie jest LCD, to nie jest LED, to nie jest OLED, ani nic z tych rzeczy. Czytniki e-booków, zwłaszcza te renomowane, posiadają tak zwany papier elektroniczny. Celem papieru elektronicznego jest to, by jak najwierniej odwzorowywał atrament, jak i papier. Jeżeli chodzi o papier elektroniczny, technologii jest wiele, ale jeżeli chodzi o czytniki e-booków, najczęstszą technologią jest tak zwany e-ink. Jak działa e-ink? W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu. Otóż w środku matrycy posiadacie pewnego rodzaju mikrokapsułki, które są przenoszone przy pomocy technologii elektromagnetycznej. Jeżeli są naładowane dodatnio, to wtedy malują piksel na biało. Jeżeli są naładowane ujemnie, wtedy są malowane piksele na czarno. I to w zasadzie tyle. Zacznijmy może od zalet takiej technologii. Otóż w przypadku czytnika e-booków średni czas na baterii to około miesiąc, a w przypadku Sony PRS-T1 producent zarzeka się, że kiedy będziemy czytać 30 minut codziennie, to bateria jest w stanie wytrzymać miesiąc. A sam e-book, a raczej czytnik e-booków, wiecie co, może skrócę to po prostu do e-booka, bo będzie mi tak łatwiej mówić. Sam e-book jest ładowany przez około 2 godziny z portu USB, więc jeżeli chodzi o dzisiejsze standardy w przypadku ekranów ciekłokrystalicznych, gdzie mamy właśnie telefony, które ładujemy praktycznie codziennie, to jest naprawdę dobry wynik. Jeżeli chodzi o sam ekran, jak zapewne wiecie, w ekranach ciekłokrystalicznych, czyli takie jakie posiadają smartfony, na budowę składają się także powłoki błyszczące. Czyli innymi słowy, jeżeli wyjdziecie z takim smartfonem w słońce, to nie będziecie w stanie dojrzeć praktycznie nic na swoim telefonie. A jak się ma sprawa, jeżeli chodzi o e-booki? Najlepszym sposobem na czytanie jest czytanie w słońcu. A jeżeli chodzi o same kąty patrzenia, nie ma czegoś takiego jak kąty patrzenia w e-bookach. Z jakiej strony nie spojrzycie, czy jakbyście chcieli inaczej na to spojrzeć, zawsze to będzie wyglądać tak samo. No i teraz dla mnie najważniejsza sprawa, czyli sama ergonomia użytkowania. Otóż mamy sobie tutaj taką zwykłą książkę. Jest to Metro 2064 Dmitrija Głuchowskiego. Bardzo polecam tak w ogóle, jeżeli chodzi o same książki. Dmitrija Głuchowskiego naprawdę bardzo świetne postapo robi. Dobra, mamy sobie taką książkę. Otóż książki są skonstruowane tak, żebyśmy je obsługiwali dwiema rękami. Czyli jedną ręką trzymamy, a drugą przekładamy kartki. No i to w zasadzie tyle. Jeżeli chcielibyśmy czytać taką książkę na łóżku, to najprawdopodobniej najpierw zaczniemy od takiej pozycji, a potem będziemy się przekładać na lewo i na prawo, przez co przekładanie kartek stanie się bardzo, ale to bardzo uciążliwe. Jeżeli chodzi o czytnik e-booków, wszystko działa za sprawą przesuwania. Po prostu możecie palcem przesuwać, albo klikać przyciskami i zmieniać strony. Jeżeli chodzi o mnie, jest to największą zaletą.
Otóż mogę normalnie obsługiwać e-book jedną ręką, mogę spać w łóżku na 15 różnych pozycji i w tych 15 różnych pozycjach razem czytać swoje ulubione książki, a te ulubione książki mieszczą się na karcie SD, a wszystko to waży mniej niż 100 gramów. Po prostu więcej mi nie potrzeba do szczęścia. A teraz jeżeli chodzi o cechy negatywne. Otóż, taki czytnik e-booków jest z 2012 roku i z tamtego okresu żadne czytniki e-booków nie posiadały żadnego podświetlenia. Innymi słowy, jest to jak normalna książka, jeżeli chcecie czytać w ciemności, potrzebujecie lampki. I to nie jest żadna dziwna sprawa, ponieważ jeżeli chodzi o oryginalne case'y do Sony PRS-ów, zazwyczaj zawierały one specjalne wbudowane lampki, żebyście mogli czytać w ciemności, a raczej w nocy. I teraz jaka jest najważniejsza wada czytnika e-booków? Otóż czytnik e-booków ma za zadanie tylko i wyłącznie symulować książkę, a nie ją zastąpić. Normalna książka to nie jest tylko i wyłącznie papier, a na niej tusz drukarski. Otóż normalna książka to jest papier, który ma swoją gramaturę, którą czujemy w palcach, kiedy przekładamy następne kartki danej powieści. To jest specjalny krój liter, który wybrał sobie autor, żeby przedstawić swoją historię, żeby przedstawić swój styl pisma. Papier, który został nasączony zapachem danej biblioteki, w której książka leżała, bądź księgarni. Dlatego też obcowanie z prawdziwą książką to jest obcowanie praktycznie wszystkimi zmysłami, gdzie tak naprawdę w przypadku czytnika e-booków mamy tylko i wyłącznie daną fabułę i mamy tylko tekst. Dlatego też prawdziwej książki czytnik e-booków nigdy nie zastąpi. Jeżeli chcecie więcej odcinków na temat czytników e-booków, to dajcie znać na dole w komentarzach, a ja na pewno w przyszłości rozwinę jeszcze ten temat. Ja nazywam się Maciej Kwietniewski, a to był odcinek na temat czytników e-booków, a raczej moich pierwszych wrażeń na temat czytników e-booków. Trzymajcie się i na razie!